Cześć, nazywam się Kamil Budajewski i kiedyś wystąpię na CrossFit Games. Na co dzień jestem trenerem i właścicielem CrossBox Kaszuby. Prowadzimy boksa wspólnie z moją małżonką Anią już od 7 lat. Od jakichś 10-11 lat wspólnie trenujemy. Zaczynaliśmy gdzieś tam w zaciszu domowym, później to się troszkę rozrosło. W tym roku mega się jaram, bo udało mi się dostać pierwszy raz do półfinału w kategorii Masters 65+. I chciałbym, żebyście zobaczyli, jak przebiegały moje zmagania właśnie z półfinałami 2021 CrossFit Games. Pozdrawiam. Zmagania zaczęliśmy od testu pierwszego. Test pierwszy generalnie chyba wydawał mi się najbardziej ulubiony ze wszystkich, dlatego że są pompki wstaje na rękach, a ja bardzo lubię pompki wstaje na rękach. Ty, Kamil, jest już pierwszy trening. Ja, pokaż. Event one. 5 rund. 15 pompek wstaje na rękach, 15 shoulder to overhead i 15 wrestling. Fajnie. Cały trening wyglądał tak. Mieliśmy 5 minut na czas, 15 pompek wstaje na rękach, 15 shoulder to overhead na dwóch handlach 22,5 kg i 15 kalorii na wiośle. Mieliśmy troszkę farta, bo treningi były ogłaszane o 21 naszego czasu. Dzięki temu byłem w stanie wykonać go jeszcze tak jakby dzień wcześniej, czyli miałem dodatkowy dzień na to, żeby zacząć zmagania z półfinałami. Jako pierwszy ten trening wykonała Ania. Dzięki temu miałem pogląd na to, jakiego rodzaju jest to trening, czy bardziej będzie ograniczała mnie siła barków, czy bardziej będzie mnie ograniczała wydolność. Dzięki temu, że Ania wykonała go jako pierwsza, miałem jakieś tam pojęcie, czego się spodziewać. Tak. Mamy. K mojemu zaskoczeniu okazało się, że głównym ograniczeniem w tym treningu dla mnie okazało się płuco. Barki i tak były zmęczone, ale dzięki temu, że musiałem dzielić powtórzenia, mogłem też łapać oddech, który tak naprawdę musiałem złapać, bo trening był naprawdę bardzo mocno intensywny. Generalnie ja sędziowałam Kamilowi każdy z treningów,
wcześniej, przed tymi zawodami, zrobiłam nawet taki specjalny kurs przez internet, żeby w ogóle móc sędziować jakiemukolwiek zawodnikowi. Musiałam uiścić tam opłatę bezpośrednio do CrossFit, no i w ogóle mogłam mu sędziować. Dobra, test drugi. Test drugi wyglądał tak. Mieliśmy na czas do wykonania 60 GHD, 6 wejść na linę, 60 pistoli, potem 50 GHD, 5 wejść, 50 pistoli, 40 GHD, 4 wejścia na linę i 40 pistoli. Generalnie beka, bo 2 dni przed ogłoszeniem tego treningu nie mieliśmy 4,5 metrowej liny. Budynek nas troszkę ograniczał. W budynku mieliśmy 3,5 metra, prawie 4 powiedzmy, wysokość liny. I wspólnie z Kubą, Rosołem, moim dobrym ziomkiem od zadań specjalnych, postanowiliśmy, że na szybko coś zmontujemy. Całą konstrukcję zmontowaliśmy tak naprawdę dobę przed czasem, kiedy miałem wykonać trening. Generalnie troszkę była ciężka sytuacja, bo cały tydzień padał deszcz. Od kiedy tylko, właściwie od samego poniedziałku codziennie padał deszcz i pogoda była niepewna. Nie było wiadomo, czy deszcz będzie akurat w tym czasie padał, kiedy będę musiał wykonać trening. No, na szczęście 2 godziny przed samym treningiem pogoda się poprawiła. Lina zdążyła wyschnąć. No i jakoś tam zaczęliśmy ten trening. Do 11 minuty było spoko. Czułem się całkiem dobrze. W 11 minucie nastąpiła mała awaria. Po prostu wyłączył nam się zegar. No i w pewnym momencie wyłączył się zegar. Myślałam, że jest to niemożliwe, bo po prostu wszystko mieliśmy zaplanowane i po prostu to się nie mogło wydarzyć. Myślałam, że zabrakło prądu. A tak naprawdę poprzednia grupa, która miała zajęcia właśnie outdoor na dworze, wykonywała trening chyba na 11 minut. No i po prostu w ramach tej zamoty nie przestawiliśmy zegara na czas, jaki Kamil miał na ten trening, czyli chyba, nie wiem, około 20-15 minut. No i wiadomo, mega afera, gdzie jest pilot, jak to uruchomić. No ale ostatecznie udało się, zajęło nam to chyba około 20 sekund. Czasu, który no, musieliśmy mu doliczyć, obserwując nagrania w komórce i tak dalej. Generalnie nie polecam, sprawdzajcie dobrze takie rzeczy przed nagrywaniem. Dzień trzeci, zmagań z półfinałami. Jestem już tak dojechany, tak mi wszystko boli. Test trzeci, czyli historia kolejnego przypału. Ale kiedy się cieszę.
ale może po kolei. Test trzeci wygląda tak, że mamy do wykonania na czas 75 klinów, ciężar 61 kg i potem robimy 300 double unders. Szczerze, jakbym miała mniej czasu na double, to bym na pewno nie skończyła, nie przyspieszyła. Nie, 8,5 i do 14 chyba 25 double. I to w sumie powiem, że nawet mi dzisiaj one dobrze szły, że nie kusiłam. Ogólnie trening wydawał mi się mega nieprzyjemny. Najmniejszą chęć miałem właśnie na wykonanie tego treningu ze wszystkich pięciu. Jak się potem okazało, po wykonaniu całego treningu czułem się super. Dawno się tak dobrze nie czułem po wykonaniu jakiegokolwiek treningu. Poziom euforii był naprawdę wysoki. Czułem się jak po dobrej imprezie. Dobry humor udzielił się do tego stopnia, że o godzinie 21:37 dokładnie przypomniało mi się, że zapomniałem wrzucić wynik na leaderboardach, a czas do wrzucenia treningu był do godziny 21:00. Tak naprawdę starałam się pomóc Kamilowi w każdym z tych treningów. Wiadomo, każdy mu sędziowałam. Każdy starałam się wykonać przed nim, żeby mógł wiedzieć, czy coś może zrobić unbroken, czy coś może podzielić, czy zmieści się w jakimś timecapie. No tak naprawdę nie zadbałam może o jedną rzecz, a mianowicie o wrzucenie treningu na tą tablicę wyników. Ja szczerze mówiąc, nie wiedziałam do końca, że to musi być tak pilnie przestrzegana ta godzina 21. No i faktycznie, coś tam sobie robiłam już w pokoju, było późno, no i Kamil wbiega, mówiąc mi, że tablica jest już zamknięta i że tak naprawdę no, nie wrzucił w wyniku testu. No wiadomo, był załamany, no nie wiem, wspólnymi siłami gdzieś tam napisaliśmy tego maila do tej centrali CrossFit. No odpowiedź otrzymaliśmy oczywiście po kilku dniach, ale tak naprawdę no powiedzieli, no niestety, no takie są zasady. Tablica jest zamykana o konkretnej godzinie bez względu na strefę czasową. No i niestety dostaje tą największą ilość punktów za ten konkretny trening i nic nie może się stać innego, ale no tak naprawdę stwierdziliśmy, że no to jest też gdzieś tam jakaś nauczka, żeby jednak pilnować takich rzeczy, no i żeby się to na pewno więcej nie powtórzyło. Test czwarty dla mnie okazał się najlepszym testem, jeżeli chodzi o wynik. Miałem aż 609 miejsce. Dla mnie w sumie to duże osiągnięcie. Test polegał na tym, że trzeba było znaleźć maksa na 4 powtórzenia w przysiadzie ze sztangą z przodu. Generalnie myślę o sobie, że cały czas mi brakuje tej siły. No tak jest, ale myślę cały czas, że jest to jednak moja słaba strona. A jak się okazuje, wypadam całkiem nieźle w tych treningach siłowych, tam gdzie jest wymagana
większa siła, tak jak na przykład znalezienie maksa na 4 powtórzenia czy w workoutach, gdzie też są większe ciężary. Zacząłem zapobiegawczo. Pierwszy ciężar, który nagrałem, to było 131 kg. Weszło bardzo pewnie. Czułem, że jest zapas, ale bałem się, że nie tyle, żeby zrobić 135 kg. Dlatego ubrałem 133,5 kg z bólem, ale ostatnie powtórzenie udało się zrobić, także no, jestem bardzo zadowolony. Ostatni test. Fajnie, że ostatni, bo czułem już taką ulgę. Trening też bardzo mi się podobał, był bardzo duży ciężar. 75 kg na przysiady ze sztangą nad głową. I na zmianę do wykonania były barbell progress and power, też przez wysokie boksy 75 cm. Thank you.
troszeczkę przysiadł, udało mi się wykonać ambronkę, tak jak sobie założyłem. Było ciężko, na granicy ryzyka, gdzieś tam powiedzmy na dziewiątkach, ale udało się wszystko zrobić tak jak chciałem. Wynik na tle innych zawodników też wypadł całkiem nieźle. Gdybym troszkę bardziej zaryzykował przy rundzie ostatniej, przy 6 powtórzeniach, to może jeszcze parę sekund udałoby się zyskać. Kończąc Open, byłem na 2500 w którymś tam miejscu. Ogólnie wskakiwałem do półfinałów z końca stawki. Moim marzeniem wtedy dowiedziałem się, że będę startował właśnie w półfinałach, było to, żeby znaleźć się w pierwszym 1000. Udało mi się osiągnąć ten cel. Skończyłem 900 któryś. Gdybym wrzucił jeszcze wynik z treningu trzeciego, to na pewno byłbym trochę wyżej. Także jestem mega zadowolony ze swojego startu, ze swojego występu i za rok na pewno będę wyżej.